Cześć. Wyszedł ostatnio na HBO taki mało znany serial pod tytułem The Last of Us, w którym gra taki mało znany aktor jak Pedro Pascal. Obejrzałem w poniedziałek pierwszy odcinek wspólnie z żoną i muszę przyznać, że nas mega wciągnęło. Tak jak miliony innych osób, bo ten serial bije rekordy popularności i nie ma się co dziwić. Na Rotten Tomatoes ma oceny 99% od krytyków oraz 96% od publiczności. Zacznijmy sobie od przedstawionego świata, a ten jest fantastycznie nakreślony od samego początku. My jesteśmy wrzuceni w pozoru spokojny prolog, w którym napięcie narasta z każdą kolejną sceną. Przyszło mi tutaj trochę na myśl The Walking Dead. Z tego co pamiętam, w tym serialu również akcja budowała się w dość podobny sposób. W sumie jeden i drugi serial jest o zombie, ale w nieco innym wydaniu. Zaczynamy od prologu, w którym poznajemy głównego bohatera oraz jego córkę. Postaram się nie robić spoilerów, chociaż to będzie nie do uniknięcia. Co mnie urzekło w prologu, to świetnie przedstawione relacje ojca i córki. Od samego początku wiemy, co między nimi jest i jacy oni są. Scenariusz nie musi nas prowadzić za rączkę, wystarczy to dobrze pokazać bez zbędnych opisów. Uwielbiam, kiedy w serialach są właśnie takie rozwiązania. The Last of Us jest od twórców serialu Chernobyl i tam również mogliśmy oglądać świetnie przedstawiony świat oraz dobrze pokazane relacje między bohaterami. The Last of Us, zwróćcie uwagę na fantastyczną scenę ucieczki samochodem. Ile tam się dzieje, to szok. Wybuchy, panika, chaos, kradzieże, morderstwa. Moim zdaniem to najlepiej zrealizowana scena w całym pierwszym odcinku. Były momenty, kiedy zastanawiałem się, czy oni to zrobili na serio, czy użyli CGI. The Last of Us zaskoczyło mnie również przywiązaniem uwagi do detali. W scenie, kiedy główny bohater Joel pije jakiś alkohol, już w cudzysłowie w nowym świecie, ten alkohol jest taki blady, wypłowiały, widać, że mu nie smakuje, ale musi go wypić. To tylko jeden ze szczegółów, ale przedstawia, jak zmienił się świat. Nawet alkohol nie jest już taki sam jak kiedyś. To tylko jeden smaczek, a jest takich więcej. Chciałbym zwrócić uwagę na późniejszą towarzyszkę Joela, Ellie. Czytałem sporo negatywnych głosów przed premierą, że aktorka została źle dobrana do roli. Mówię tutaj z perspektywy osoby, która nie grała w grę. Tak, wiem, mam sporo do nadrobienia, ale kiedyś na pewno sięgnę po grę. Moim zdaniem Bella Ramsey jest spoko w tej roli. Ciężko mi coś więcej dodać na jej temat, bo widzieliśmy ją dopiero w kilku scenach w pierwszym odcinku. Myślę, że rozwinie skrzydła, kiedy będziemy widzieć więcej relacji pomiędzy Ellie a Joelem, czyli już niedługo. Moim zdaniem te głosy są kompletnie wyssane z palca. Wiecie, to się dobrze pisze i czyta, kiedy jest kilka negatywnych komentarzy na temat jakiegoś serialu i widzimy od razu nagłówki: fani są niezadowoleni lub coś w innym stylu. Niestety jest to trochę bolączka obecnych czasów i szczerze tego nie znoszę. Z drugiej strony, bardziej hardkorowi fani gier mogą być rozczarowani, ale przypominam, że to tylko serialowa adaptacja. Przecież nie musi być wierna oryginałowi. Poza tym, ile jeszcze razy będziemy to przerabiać? Mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy wychodzi jakiś serial lub film oparty na grze, książce czy komiksie, whatever, to zaraz jest wysyp artykułów mówiących o tym, że ktoś tam jest niezadowolony. Ale dobra, zostawmy już ten temat. To ma być pozytywna i krótka recenzja. Wróćmy więc do pozytywów. Chciałbym dodać, że urzekło mnie pokazanie elementów growych. Tak to sobie nazwałem. Przykład? A proszę bardzo. Scena, w której postaci mają nagle zablokowaną jedną drogę i muszą podążać konkretną ścieżką, gdzie czyhają na nich niebezpieczeństwa. Bardzo jest to widoczne w prologu. Drugi przykład, proszę bardzo, scena, w której bohaterowie muszą się skradać i unikać świateł reflektorów. Ktoś, kto nigdy nie grał w gry, może tego nie dostrzec, ale myślę, że sporo osób zwróciło na to uwagę. Ciekawi mnie, co zobaczymy w późniejszych odcinkach.
Okej, okay, ale nie może być tak pięknie, prawda? Jeśli chodzi o negatywne rzeczy, to w kilku scenach mieliśmy bardzo dziwne oświetlenie. Trochę nie pasowało mi do szarego i ponurego świata, w którym zarażonych ludzi zabija się od razu. Być może to błędy na samym początku lub po prostu taki był zamysł. Tak naprawdę był to mały szczegół i myślę, że niewiele osób zwróciło na to uwagę. Co jeszcze mi się nie podobało? Nie zachwyciły mnie ujęcia CGI przedstawiające zniszczone miasto. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że w starszych produkcjach mieliśmy dużo lepsze efekty. Nie zrozumcie mnie źle, nie wyglądało to fatalnie, ale brakowało moim zdaniem jakiegoś finalnego dopieszczenia tego, jak te zniszczenia wyglądają. Niemniej jednak nie przeszkadza to wcale w oglądaniu. Jeśli chodzi o fabułę, to uważam, że jest trochę taka mała dziura, jeśli chodzi o historię zmian społeczeństwa. Od prologu do akcji, którą śledzimy na bieżąco, mija chyba 20 lat, o ile dobrze pamiętam, i nagle jesteśmy wrzuceni w nową, bardzo ponurą rzeczywistość, gdzie w przedstawionym mieście rządzi coś na wzór wojska, a każda niesubordynacja jest karana przez powieszenie. Brakowało mi trochę przedstawienia, kto za tym stoi i jakie dokładnie zasady panują, jaka jest hierarchia i porządek świata. Może to jest przedstawione w grze i dlatego mi tego brakowało, a sam pierwszy odcinek ma godzinę i 20 minut, więc jeśli wrzucić by jeszcze ten wątek, to mielibyśmy pewnie ze 2 godziny. Czy serial musi być 1:1 w stosunku do pierwowzoru? Moim zdaniem nie. Właśnie fajnie zobaczyć w miarę wierną adaptację, ale jednak z nowymi elementami. Po co raz jeszcze opowiadać tą samą historię? Razem z żoną oglądaliśmy pierwszy odcinek z zapartym tchem. Wspólnie wzruszyła nas ostatnia scena w prologu, jak pewnie wiele osób. Mega wyciskacz łez. Chyba przez to, że tak dobrze, mimo że krótko, poznaliśmy wcześniej bohaterów oraz łączące ich relacje. Pierwszy odcinek był dość długi, ale to nie przeszkadza. Odcinków ma być w sumie 9. Czekam niecierpliwie na kolejne. Fajnie, że można oglądać po jednym na tydzień. Lubię taką formę oglądania, bo szczerze mówiąc, dawkowanie takich seriali jest chyba lepsze. Całkiem niedawno oglądaliśmy Rings of Power, ale długo zbieraliśmy się do obejrzenia tego serialu. Chyba przez to, że słyszeliśmy niepochlebne opinie, ale koniec końców sami musieliśmy o tym się przekonać. Serial nas zachwycił i doszliśmy do wniosku, że chyba nie warto słuchać wcześniej usłyszanych opinii, tylko najlepiej sprawdzić samemu. I tym pozytywnym akcentem kończę na dzisiaj. Jeszcze tylko jedna rzecz. Ten kanał to Gra Tata i będą tutaj różnego rodzaju materiały, począwszy od recenzji seriali, filmów, może sprzętu gamingowego lub gier. Może gameplaye oraz moje wywody na moim zdaniem ciekawe tematy. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jestem na YouTube oraz na Spotify, mam również konto na Instagramie. Jeśli chcecie posłuchać w pracy lub w wolnym czasie, to oczywiście Spotify, na YouTubie będą tam jakieś lekkie montaże. Zachęcam naprawdę do komentowania i napiszcie proszę, co was urzekło w pierwszym odcinku The Last of Us. Na koniec daję temu odcinkowi mocne 9,5/10. Trzymajcie się. Pa!